Cześć, siemaneczko, jestem Malinowa Wojenka i witam was w kolejnym odcinku naszej rozgrywki w Heart of Iron 3. Znowu kontynuujemy naszą rozgrywkę jako USA. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zajmiemy się troszkę produkcją oraz pokażę wam, jakie będę chciał zastosować plany wobec Japonii. Tak więc trochę poruszujemy, korzystając tutaj z Battle Editora. Dobra, na początku wejdziemy sobie w produkcję i popatrzymy, co tutaj mamy w okienku. Dobra, mamy trochę strategicznych, to chyba są strategiczne, czekajcie, zobaczymy. Jak są dwa, nie, to Carrier Array Group, czyli to są te samoloty, które walczą na lotniskowcach. Dodatkowo robią się nam dwa lotniskowce, jedna flotylla niszczycieli oraz to jest chyba krążownik, czekajcie, zobaczymy, co to jest. Heavy Cruiser. Czyli tak, to jest ciężki krążownik. Na pewno nam się to przyda, ale przydałoby się nam zrobić troszkę piechoty, ale na początku spróbujemy zrobić Rangersów. Rangersi to jest taki elitarny oddział piechoty, który ma różne tam bonusy do statystyk. Z tego co każe, Rangersi mają bonusy do desantów na wyspach, co na pewno się przyda na Pacyfiku. Dobra. Powiedzmy dwie brygady Rangersów. Tutaj widzicie sobie, zwiększyłem ten limit, bo to według mnie jest strasznie głupie. Limit do 4, a później do 5. Ale jednak i tak z reguły tego nie wykorzystuję dobrze. Czyli powiedzmy dwie brygady Rangersów. Brygada artylerii. Jeszcze jaką by tutaj im brygadę dodać? Brygadę przeciwczołgową. I jeszcze przeciwlotniczą. I to będzie taka nasza Super Cox brygada. O małej sile ludzkiej, bo tylko dwie brygady takie walczące. I trzy brygady wsparcia. Dobra, takich dywizji możemy zrobić trzy. Tak więc od razu je tutaj puścimy do produkcji. Od razu sobie ustawimy priorytet na produkcję. Ok, priorytet na produkcję ustawiony. Wszystko pięknie. Czy możemy robić już jakieś dywizje pancerne? Możemy. Czyli tak, powiedzmy zrobimy dwie dywizje lekkie. Albo czekajcie, na razie nie będę ich robił, dopóki nie wynajdę średnich czołgów, gdyż później upgrade'owanie tych wszystkich oddziałów będzie naprawdę kosztowne. Dobra, to co ja bym mógł tutaj takiego zrobić? Zmotoryzowane mogę zrobić? Nie, no niestety. Może bym zrobił jakieś statki, powiedzmy Carrier. Powiedzmy, zrobimy sobie jeszcze dwa lotniskowce, które na pewno się na Pacyfiku przydadzą, aby dokopać Japońcom. Dobra, puściliśmy tutaj dwa lotniskowce. Przy okazji nam się od razu robią samolociki do nich. Dobra, no niestety one sporo kosztują, tak więc będziemy musieli trochę poczekać. Ok, przy okazji pokażę wam moje plany wobec Japonii. Tutaj mamy Japonię, która niedługo w 1937 roku ruszy na Chiny. A my postaramy się ją jak najszybciej pokonać. Dobra, tutaj mamy jakieś garnizony po 3000. O ten garnizon rozdzielę i na każdej z tych ważniejszych wysepek, gdzie jest port, będę starał się postawić taki garnizon, chociaż 3000. Dobra, narysujemy plan działania. Na początku będę chciał zająć o te wysepki tutaj w okolicach Nowej Gwinei. I najprawdopodobniej Nową Gwineę też, gdyż ona zostanie zajęta przez Japończyków. Dobra, tak więc narysujemy nasz plan. Powiedzmy, całość rozpoczniemy albo z Wake Island, albo z Midway. Dobra, tak więc zaczynamy od narysowania naszego planu. Jakby tutaj nasz plan nazwać? Nie wiem. Nic mi za bardzo teraz do głowy nie przychodzi, ale może powiedzmy, nazwijmy go jakoś tak z niemiecka, powiedzmy fal. Jakie ja tutaj mogę znać niemieckie słowo? Czekajcie, nie wiem. Fal Allenstein. Nie wiem, że tak się pisze, bo to jest chyba Olsztyn. Allenstein, czekajcie, zobaczmy, jak się pisze Olsztyn. Okej, przez dwa ly. Tak więc napiszemy Allenstein. Allenstein, okej. I to będzie nasz plan walki przeciwko Japonii. Dobra, tak więc możemy go zatwierdzić i teraz rozpoczniemy jego rysowanie. Ok, przy okazji mogę puścić nieco czas, aby on zaczął w końcu lecieć. Powiedzmy, puszczę na razie na trójeczkę, aby nie było żadnych ścin. Dobra, zaczniemy może zacznijmy z Wake. Dobra,
Zaczynamy powiedzmy z wyspy Wake, czyli bierzemy sobie strzałeczkę. Bierzemy taką przerywaną, która będzie oznaczała desant na jakąś inną wyspę. Na początku przydałoby się tutaj zająć Marakuzy oraz Ainwetok. Ainwetok, lol. Co te nazwy wymyślał? Dobra. Powiedzmy, wyruszamy tutaj z Wake. Płyniemy okrętem. Zajmujemy Ainwok. I tak samo wyruszamy z Wake. I zajmujemy tutaj tą wysepkę. Czekajcie, bo to jakoś dziwnie wygląda. Może spróbuję rysować takie linie przerywane. Czekajcie, zaznaczymy. I spróbujemy jeszcze raz narysować. Dobra, tak więc rysujemy hop. 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 Ok, wygląda według mnie trochę lepiej. I przynajmniej wiadomo, o co chodzi, a nie taka linia ciągnąca się nie wiadomo skąd dokąd. Dobra. Zrobi nam się jakieś technologie. To sobie możemy je zmienić, aby znajdowały się takie, abyśmy nie mieli tutaj ujemnych bonusów. Dobra, zbadały się z piechoty, czyli tutaj nam się zbadała kawaleria. Kawalerii raczej już nie będę potrzebował, tylko na które muszę mieć to poziomy? Na trzecim, dobra. To już mamy. To też, tylko musimy poczekać, aż nam się zbada technologia odnośnie broni kawalerii. Dobra. Mamy więcej możliwości technologicznych. Tak więc przydałoby się tutaj zacząć badać, co byśmy mogli tutaj może z okrętami związanego. Ciężkie krążowniki, główne uzbrojenie ciężkiego krążownika, bardzo dobrze, na pewno nam się przyda. Tak więc wrzucamy to w kolejkę technologii i jeszcze możemy wziąć uzbrojenie przeciwlotnicze i jeszcze silnik. Dobra, na pewno nam się przyda. Ok, jeszcze w tym czasie, jak będę atakował Ainwok, zaatakuje tą wyspę Marakuz, czyli też to samo musimy zaznaczyć na mapce. Hop, hop, hop. Ok. Pierwsze dwa ataki będą skierowane na te wyspy. Następnie, czekajcie, zmienię sobie kolor. Kolory, 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 czekajcie. Dobra, kolory, kolory, gdzie mam tutaj kolory? Powiedzmy zielony. Powiedzmy druga faza to będzie kolor zielony. Kolor zielony, czekajcie, czekajcie, teraz strzałeczki. Strzałeczki, dobra. I tak, tutaj z... lol. Okej. Okay. Dobra, trochę strzałek, strzałka mi zginęła, lol. Ale dobra. Ustawiamy jeszcze raz ten sam kolor, co był, czyli czerwony. Jeszcze raz musimy narysować tą strzałkę, gdyż gdzieś mi zginęła, lol. Co to ma być? Okej, okay, rysujemy tą strzałeczkę. Pięknie, elegancko. I teraz możemy zmienić kolor. Zmieniamy kolor zielony i rysujemy kolejne strzałeczki. Tutaj z tej wysepki będę starał się uderzyć na Saipan oraz na Iwo Jime, blokując Japonii bazy morskie oraz tutaj na Saipanie bazę lotniczą, aby uniemożliwić im tutaj walkę w tej rejonie Pacyfiku. Dobra, tak więc to narysujmy szybciutko. Z Marakuz na Saipan, czyli hop, hop i jeszcze tutaj, dobra, tutaj z Ainwok postaram się uderzyć na tą wyspę, czyli na Ponap, oraz na Kwajalein, Kwajalein, ok, na Kwalein. Uderzam na Kwalein. I jeszcze przydałoby się zająć ogólnie wszystkie te porty, czyli rysujemy jeszcze strzałeczkę od tego. I jeszcze tą. Ok, te wyspy, na których nie ma portu, nie są dla nas ważne. I ich zajmowanie byłoby w ogóle bez sensu. Dobra, trzecią fazą naszego planu będzie zajęcie tutaj tych wysp wokół Nowej Gwinei. Czyli tak, zmieniam jeszcze raz kolorek. Powiedzmy teraz będzie niebieski. I jeszcze raz zaznaczamy to wszystko na naszym planie. Dobra. To tak, na pewno tutaj z Saipanu będziemy uderzać na wyspę Palau. Musimy to po prostu, kurczę, okej, zniknął mi plan. Kurde, czekajcie.
Zmienię jeszcze kolor tego, bym się zmienił podczas zmiany tutaj koloru. Dobra, teraz klikam na puste. Ok, teraz się już nic nie powinno zmienić. I jeszcze raz rysujemy. Bierzemy zielony, niebieski, tak, niebieski chyba, no, niebieski, dobra, niebieskim, i robimy plan do South Pole, czekajcie, czekajcie, i teraz strzałeczka, i do South Pole, dobra. Kiewal na tym Pacyfiku za bardzo tego nie widać, no ale jakoś musimy sobie poradzić. Dobra. Taki tam atak na South Pole. Tutaj z Ponapu uderzymy na Truk. Truk, okej, okay, sorry, Truk. Na wyspę Truk. Oraz na wyspę Satawan. Dobra, zbada nam się jakaś kolejna technologia. I tak, jeszcze tutaj jest Salt, jeszcze tutaj z, jak to się nazywa wyspa, z Guam. Postaram się uderzyć na Ulitihi oraz Yap. Okej, okay, sorry, jakoś to tak dziwnie wygląda, więc to usunę. Jeszcze raz będę rysował, Jezu. To rysowanie planów jest takie intuicyjne. Dobra, rysujemy jeszcze raz. Hop. I jeszcze stąd. Ops. Okej. Okay. Po wykonaniu tych działań Japonia utraci większość wysp operacyjnych i do całkowitej dominacji na Pacyfiku potrzebne będzie jeszcze nam zajęcie od tych wysp, które będą fazą czwartą naszego projektu. Czyli tak, zmieniamy jeszcze raz kolor. Czekajcie, klikiem na puste, aby się nam nic nie zmieniło. Zmieniamy kolor. Wybieramy czerwony. I znowu wybieramy strzałeczkę. Strzałeczki będą takie cieniutkie rysował, dobra. Tak, tutaj jest Iwo Jimy. Postanowiłem, że ruszę na... ruszę tutaj. W tej chwili zapomniałem, jak się ta wyspa nazywa. Tajwan, o, na Tajwan. Ruszę na Tajwan oraz na wyspy Ryukyu. Czyli powiedzmy z tej strzałeczki robimy sobie taką odnogę na Ryukyu. Dobra, po wykonaniu tych manewrów będziemy dominować na Pacyfiku i ostatnią już fazą naszego planu będzie po prostu descent na Japonię w okolicach Tokio, zajęcie Tokio i wtedy nastąpi kapitulacja Japonii. Myślę, że do Korei już nie będziemy musieli wchodzić, więc powinno być wszystko pięknie. Dobra, nasz plan możemy zamknąć, później do niego powrócimy. I w tym czasie zobaczymy jeszcze, co z naszą flotą. Muszę zobaczyć, czy dokończymy jej reorganizację w poprzednim odcinku. Tutaj mam 18 okrętów. Troszkę dużo. 8 dużych, 8 capital ship. No dobra, ale na razie może tak zostać. Dobra, transportowce podzielę na, powiedzmy, na dwa oddziały po 12. Ok, tutaj damy jakiegoś lepszego dowódcę. Tutaj drugiej dwunastki. Ok, wystarczyło go tutaj zeskillować. Dobra, zwiększyliśmy trochę jego skilla. I już jest gotowy do prowadzenia swojej służby. Ok, tutaj w produkcji wszystko elegancko postępuje. I nasz kraj się pięknie rozwija. Dobra, tak, w związku z tym mogę przyspieszyć nieco czas, powiedzmy na piątkę nawet, żeby wszystko szybciej leciało. Jak widzicie, żadnych lagów nie ma, co bardzo dobrze. To bardzo dobrze. I teraz tak, gdzie wrzucić swoje niszczyciele? O, chyba tutaj jest mały niszczyciel. Tak, cztery niszczyciele, to sobie wrzucimy tutaj do Miami. Połączymy, ok, też mamy 15 okrętów, bardzo dobrze. Zatrzymam na chwilę czas, bo zbadały nam się jakieś technologie. Technologia czołgowego silniku oraz ciężkie działa przeciwlotnicze. Dobra, musimy coś nowego wybrać. Czekajcie, co to było w pancernych. Silnik się zbadał, bardzo dobrze, jestem zadowolony. I co jeszcze się zbadało? Jeszcze się zbadało działo przeciwlotnicze. Gdzie tutaj możemy badać działa przeciwlotnicze? W industrii, dobra, w przemyśle. Możemy tutaj w przemyśle badać działa przeciwlotnicze. I co możemy zbadać jeszcze na 36 rok? Zobaczymy, zbadam technologię niszczycieli.
Mogę dwie wrzucić akurat. Bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że dzięki niszczycielom będę mógł panować na morzu, a przynajmniej, że japońskie statki nie będą mi zagrażać. Okej, dobra. Znowu kupa technologii się zbadała. Tak więc jeszcze raz wchodzimy w zakładkę technologiczną. Też zakładki pancerne, bardzo dobrze. Czekam strasznie na możliwość badania lekkich czołgów. Średnich. Lekkie już mogę. Teraz chcę badać średnie, które będą później podstawą mojej armii. Okej. Nieefektywne. Okej. Te badania są nieefektywne. I tak samo rzucimy tutaj do niszczycieli. Dobra, czas już mogę puścić. Niech leci na piąteczce. Teraz będziemy czekać do wojny. Zobaczymy, co tam w Europie. Nie wiem, czy wybucha wojna domowa, ale chyba nie, gdyż rządzą nadal republikanie, co w większości, Jezu, jakby to wam powiedzieć, no, że gdy wybucha wojna domowa, to republikańska Hiszpania z reguły jej nie wygrywa, tylko wygrywają nacjonaliści Franco. Okej. Okay. Japonia tutaj odrzuciła naszą umowę handlową. Szkoda, szkoda, ale się zemścimy na wojnie. Dobra, tutaj zbadamy jeszcze lekkie krążowniki. I tutaj też główne uzbrojenie lekkiego krążownika. Zwiększy nam trochę atak przeciwko konwojom oraz morski atak. Dobra, bardzo dobrze. Teraz dostaliśmy jakąś informację o Igrzyskach Olimpijskich. O 11 Igrzyskach Olimpijskich, które odbyły się w Niemczech, w Berlinie, i dostaliśmy informację, że najwięcej medali zdobyli Niemcy, a drugie miejsce mamy my, Amerykanie. Dobra, tutaj Wenezuela chce od nas kupić pozwolenie na produkcję myśliwców. Oczywiście im sprzedamy. Wenezuela chyba jest teraz zadowolona z naszej transakcji. Zobaczymy, jakie mamy z nią relacje dyplomatyczne. Okej, bardzo dobre, 105. Cieszymy się. Ciekawe, czy dadzą nam na przykład prawo do tranzytu. Bardzo chętnie, to okej. Okay. Weźmiemy sobie od nich, super. Jestem ciekaw, czy Meksyk by mi dał wód. Okej, spróbujemy jeszcze wziąć prawo przemarszu od Meksyku. Ask for transit. Okej, bardzo fajnie. Mamy prawo przemarszu od Meksyku po ich kraju. Super, jestem zadowolony strasznie w związku z tym. Dobra, zatrzymujemy grę. Znowu bardzo dużo technologii się zbadało i znowu mamy jakieś nieefektywne badania, tym razem w doktrynach lądowych. Co jest tutaj nieefektywne? Okej. Okay. Uzbrojenie piechoty, jakieś siły specjalne, koncentracja ataku i chyba tyle z tej zakładki. Jeszcze mam tutaj edukację w zakładce przemysłu. I jeszcze ile możemy technologii zbadać? Możemy 4 technologie zbadać. Tak więc na razie wszystko będę tutaj inwestował w flotę. Zbadam jeszcze tutaj technologię łodzi podwodnych, chociaż nie sądzę, abym zbytnio ich używał. Okej, widocznie jeszcze mogę coś zbadać. Tak, widzicie, przybyło mi punktów leadershipa. Bardzo dobrze. To zbadam jeszcze silnik łodzi podwodnej. Okej, dobra. Mamy dodatkowy ciężki krążownik. Nie wiem, gdzie go wrzucić. Może go wrzucimy tutaj. Czekajcie, zobaczmy, jakie to są okręty. Okej. Okay. Wrzucimy go też znowu do Miami. I mamy jeszcze samoloty. Tak, tutaj mamy samoloty okrętowe. Zostawimy sobie na razie tutaj w Charlotte. I zrobiły nam się dodatkowo jeszcze dywizjon łodzi podwodnych. Gdzie by go tutaj wsadzić? O, wsadzimy go tutaj do floty w Nowym Orleanie, drugiej floty. I połączymy cały oddział. Czekajcie, Nowy Orlean, lol. A dobra, już go po prostu wrzuciło do oddziału, spoko. Nie będę już go musiał łączyć. Ok, ponownie puszczamy czas. Spróbujemy dograć w tym odcinku do roku 1937. I cały czas mam nadzieję, że ta wojna w Hiszpanii wybuchnie. Dobra. Kolejne samoloty nam się tutaj wyprodukowały. Rozmieścimy je na razie w Charlotte.
i będą oczekiwały na pojawienie się naszych lotniskowców, które pojawią się w, na początku 1937 roku albo pod koniec 1936. Ok, zobaczymy, co jest dumą naszej floty. Czekajcie, jakby tutaj szybko sprawdzić. Chyba tak nie sprawdzimy. Dobra, nie chce mi się za dużo roboty z tym. Powinna być jakaś taka opcja sprawdzenia w menu, który okręt jest dumą naszej floty. Ok, znowu mamy jakieś nieefektywne wynalazki. Jeśli chodzi o grę USA, strasznie dużo jest z tym problemów, gdyż mamy strasznie dużo leadershipa, który możemy poświęcić na badania. Ok, tutaj mamy nieefektywne technologie z ciężkich rążowników, które już zostały zbadane. Jeszcze mamy dwie z zakładki piechota. Dobra. Ok, to nie nasza piechota się zrobiła. Wynajdę sobie teraz piechotę górską. Wynajdę piechotę górską i jeszcze mogę wynaleźć jakieś 3-4 technologie. Cztery technologie. Na co by tutaj postawić? Milicji nie będę wynajdywał, gdyż to jest bez sensu, totalnie bez sensu. Zainwestuję na razie tutaj w bombowce. Zbadam te trzy podstawowe tutaj technologie. I jeszcze w myśliwce, jednak w myśliwce nie mogę, gdyż byłby to strasznie duży bonus do nieefektywności przez 2 lata różnicy. Tak więc zainwestuję w pancerz ciężkiego krążownika. Na pewno nam się przyda. I ponownie puszczamy czas, jest październik. Październik, teraz będzie chyba listopad. Tak, listopad. Ok, mamy 2 listopada. I znowu kolejne technologie nam się będą strasznie szybko i strasznie dużo tych technologii jest. Czekajcie, zobaczymy, czy ta technologia nie jest zbyt nowoczesna. Nie, ok, jest git. I jestem ciekaw, kiedy będę mógł tutaj badać zmotoryzowaną piechotę. Zobaczymy sobie tutaj w technologii. Ok, w połowie 1937 roku będę mógł sobie zbadać technologię. Ok, tutaj mamy wyniki wyborów prezydenckich u nas. Jak widzicie, większość to są albo republikanie, albo partia demokratów. Około 15% składu rządu to są komuniści, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli się nimi za bardzo martwić. Dobra, puszczamy czas. A wojna w Hiszpanii nadal nie wystąpiła. Jestem tym bardzo zdziwiony. Czekajcie, czy możemy tutaj coś wybrać w dyplomacji? Niestety nic. I tutaj jeszcze prośba od Kanady odnośnie sprzedaży naszych samolotów. Oczywiście im sprzedamy. I znowu badania. Widzicie, ile mamy tych badań? Strasznie dużo. Kolejne jednostki trzeba badać. Czyli tak, tutaj mamy pancerne. Pancerz, czekajcie, ok. Anti-aircraft. Co jeszcze? Infantry. Tutaj i jeszcze małe stateczki. Czekajcie, w czym to było? Destroyer. W eskorcie, dobra. Zbadamy jeszcze kolejne technologie odnośnie łodzi podwodnych. I jeszcze możemy zobaczyć jakąś jedną technologię. Powiedzmy, wejdę w lądowe i zbadamy mobile warfare, czyli mobilną jakąś, mobilne uzbrojenie, mobilną siłę ognia, coś w tym stylu. Ok, kolejne technologie nam się badają. Nie będę zatrzymywał. Ok, albo zatrzymam. Tylko poczekam, aż dojedziemy do 1937 roku, abym mógł zakończyć odcinek. Ok, bardzo się cieszę, wojna w Hiszpanii w końcu wybuchła. Jak widzicie, republikanie posiadają dużą część Hiszpanii, większą, ale wydaje mi się, że to się szybko skończy i przegrają. Chociaż byłoby dla mnie dużo lepiej, jeśli republikanie zostaliby przy władzy. Ok, zbadam jeszcze na przykład te technologie, czyli z czego się zbadały. Głównie z pancernych oraz eskorty. Dobra, tak więc wchodzimy szybciutko w pancerne. To jest nieefektywne. Co jest jeszcze nieefektywne? Czekajcie, to tutaj chyba nic. Wchodzimy w eskortę. Technologie niszczycieli już są zbadane.
Jeszcze tak, jeszcze tutaj w pancernych mamy przeciwpancerną amunicję. I jeszcze w piechocie mamy wyposażenie przeciwpancerne. Tak samo i możemy w to miejsce wziąć jakieś 6 projektów. Czyli weźmiemy sobie tutaj piechotę morską, czyli Marines, wyposażenie arktyczne, wyposażenie górskie. Jeszcze 3 technologie jakieś możemy sobie wrzucić. Co by tutaj wrzucić do tych 3 technologii? Dobra, tutaj w okrętach głównych możemy powiedzmy wziąć Battle Cruiser Anti-Aircraft. Jeszcze możemy sobie wziąć tutaj silnik krążownika liniowego. I tak samo jeszcze jego pancerz. Dobra, jeszcze tutaj dociągniemy kawałeczek do 1937 roku. Okej, dobra, jeszcze jeden miesiąc. Machnąłem się w miesiącach, ale wydaje mi się, że ten odcinek ma wystarczającą długość, tak więc będziemy go już za chwilę kończyć. Zbadam jeszcze szybko tą technologię z pancernej, czekajcie. Dobra, to wyrzucimy i jeszcze możemy sobie wsadzić z jedną z okrętów, czyli powiedzmy tutaj silnik pancernika. Okej, dziękuję Wam wszystkim za to, że obejrzeliście ten odcinek do końca, jeśli jesteście w tym momencie, a nawet jeśli przewinęliście, też Wam dziękuję. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia i cześć.